Witajcie w jazdach próbnych. Stoję właśnie obok jednej z legend motoryzacji i chyba najbardziej rozpoznawalnego samochodu na świecie, obok Volkswagena Garbusa. Został on zaprojektowany w 1934 roku przez Ferdynanda Porsche. Był produkowany od 1945 roku aż do 2003 roku. Ostatnie egzemplarze tego samochodu zjechały z taśm produkcyjnych w Meksyku. Zostało wyprodukowanych ponad 21 milionów tych oto aut. Jego głównymi zaletami miała być niska cena, prostota wykonania i żeby zmieściły się do niego 4 osoby. Jego następcą był Volkswagen Jupiter, bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, nieco mniej w Europie. Był produkowany od 1998 roku, aż przez 12 lat. No muszę przyznać, musieliśmy się z nim męczyć. Mi osobiście, jak i wielu innym osobom, bardzo się nie podobał. Są co prawda przy samochody takie jak na przykład Multipla, ale ciężko było w ogóle w tym samochodzie odróżnić przód od tyłu i no nie obrażając się naszych kochanych kobiet, był zbyt babski. No, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać ani o Garbusie, ani o New Bedu. Mamy dzisiaj coś znacznie ciekawszego, coś nowego, świeżego, z 2012 roku. Oto przed Państwem Volkswagen Beetle, po prostu Beetle. Wygląda znacznie lepiej, znacznie mniej cukierkowo, znacznie tak mniej dla Barbie. Poprzedni samochód był raczej skierowany do takich osób, oczywiście nie obrażając użytkowników. Długość 4 kroków z hakiem, czyli 4,13 metra. Szerokość małej szafki z Ikei. Do bagażnika mieści się około 310 litrów. To wspaniałe. No to co, siedzimy w środku nowego Volkswagena Beetle'a. Pierwsze co nam się rzuca w oczy, to olbrzymi prędkościomierz na desce rozdzielczej. Jest naprawdę, no, góruje nad tym wszystkim, co tu się znajduje. Na prędkościomierze mamy zapisaną maksymalną prędkość 260 km na godzinę. I myślę, no, że te 20 km na godzinę mniej się rozpędzi bez problemu. Obok mamy poziom, poziom paliwa i obrotomierz. Wszystko jest tu intuicyjnie rozmieszczone. Wiemy dokładnie, co gdzie się znajduje. Od razu jak tu wsiądziemy, widzimy, wszystko jest czytelne bardzo. I wpływa to nie tylko na komfort jazdy, ale także na bezpieczeństwo. Nie musimy szukać przełączników, nie ma tysiąca pokrętów jak w niektórych samochodach, miliona guzików. Naprawdę są te najpotrzebniejsze rzeczy. Co nie oznacza, że samochód jest okrojony i ma mało funkcji. Od razu, gdy z Łukaszem wsiedliśmy do tego samochodu, zauważyliśmy dość dużą ilość schowków, gdyż znajduje się tu ich naprawdę sporo w drzwiach. Na desce rozdzielczej są 2, w konsoli środkowej jest 1 i w podłokietniku jeszcze 1 i pod podłokietnikiem jeszcze 2. Do tego 2-3 madełka na kubki. W konsoli środkowej widzimy komputer pokładowy, w którym jest radio. Można tu podłączyć telefon za pomocą Bluetootha, czyli to jest, no, w sumie standard teraz w obecnych samochodach. Znajdziemy tu także dwusprzęgłową skrzynię DSG. Tutaj widzimy, oprócz trybu drive do jazdy normalnej, tryb S, który wypróbujemy, na pewno zobaczymy, co ten samochód potrafi. Znajdziemy także, tylko jest to dość głęboko schowane, wejście na słuchawki, które może się przydać, powiedzmy, do jazdy samochodem, ale to bardziej do rozmów, wiadomo, nikt nie będzie słuchał głośno muzyki w samochodzie w czasie jazdy. Jeszcze jedną rzeczą, która rzuca nam się w oczy, jest to, że lusterka boczne są bardzo duże, naprawdę. Mam nadzieję, że to przyda się w trakcie jazdy i na pewno nam pomoże, ale za to lusterko wsteczne, dzięki którym powinniśmy widzieć to, co się dzieje z tyłu, jest zbyt małe, gdyż żeby zobaczyć całą tylną szybę i to, co za nim się dzieje, muszę obracać głową. No dobrze, było przyjemnie za kierownicą, teraz trzeba wsiąść do tyłu. Jestem dość wysoki, tak więc to nie będzie łatwe zadanie. Widzę, że tutaj nie ma nawiązania, bardzo by się przydało do starego Garbusa, gdzie fotel opuszczało się dźwigienką, która była tutaj z boku. To się robi tu od góry. Położę fotel, można go troszkę przesunąć. Wsiadam. O, tak jest dużo miejsca. Tylko, że niestety kierowca musi także jechać, tak więc położę fotel tak, jak on tam siedział. No i
raczej ciasno. Nie mogę nóg swobodnie mieć przed sobą, no ale no, nie dziwmy się, to jest mały samochód. Głową dotykam bagażnika, bo tu już się zaczyna klapa bagażnika. Nie jest komfortowo. No straszy, no ale jak się kupuje taki samochód, to jednak nie po to, żeby się na tylnym siedzeniu. Ewentualnie jak ktoś ma nas podwieźć z jakiejś imprezy, to możemy usiąść sobie jako pasażer z przodu, a najlepiej prowadzić takie auto jako kierowca. Teraz czeka mnie jeszcze trudniejsze zadanie niż przed chwilą. Będę musiał stąd wysiąść, co nie będzie łatwe. Odchylamy fotel, suwamy go do przodu. Na szczęście jest tu kolejne nawiązanie do garbusa. Taka rączka, tylko w garbusach w większości była biała. Spróbujemy wysiąść, otworzę drzwi. O Jezus. Może mi kiedyś ktoś pomoże, ale jeszcze się doczeka. O Jezus. Udało mi się, ale już mam nadzieję, nikt nie będę musiał tego powtarzać. Teraz siedzimy w trochę innej wersji, jest to 1.2 110 koni. Akurat w Beetlach jest tak, że wersje wyposażeniowe są uzależnione od wersji silnikowych, dlatego wewnątrz wszystkie te samochody wyglądają trochę inaczej. Jeśli masz więcej trochę koni, to już samochód wygląda inaczej. No i w poprzedniej wersji, którą jechaliśmy, wnętrze było również pokryte takimi ciekawymi panelami plastikowymi, tylko że tam były w takim trochę kolorze karbonowym, imitującym karbon, a tutaj mamy elegancki, czerwony plastik, którego na początku trochę się obawiałem, że będzie zostawiać odciski palców, ale nie zostawia, ku mojej uciesze. Jest to taki lakier typu piano i jest to bardzo fajne. Właściwie wiele się tutaj nie zmienia. Nadal bardzo, wiele bardzo fajnych schowków. Nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, wnętrze jest bardzo ciekawe. Tutaj również prędkościomierz góruje. Właściwie to jest wszystko takie same. Śmieszne, podobają mi się tutaj takie są podstawki. W sumie nie wiem, na co to służą, na mapę, czy na co dziwne, że na mapę. Teraz nikt nie korzysta z map, ale dobra, tam. Skrzynia biegów jest manualna, sześciobiegowa, inaczej niż tam. W poprzednim modelu tam była DSG dwusprzęgłowa. Co ja mogę tu powiedzieć? No, bardzo fajny model. Szczerze mówiąc, nawet podoba mi się ten czerwony kolor. Fajne, wszystko ułożone. Samochód nie sprawia wrażenia bardzo kobiecego, nie ma kwiatka. Jest zabawny, fajny. Podoba mi się ten samochód.